Nazywam się Małgorzata Fus i w imieniu całego Łokatif chciałam zaprosić Was na kolejne prowadzenie balkonowe. Nie możemy być jeszcze z Wami na ulicach naszych miast, dlatego chcieliśmy zaproponować Wam oprowadzanie innego rodzaju. Chcę opowiedzieć Wam, co widać z naszych balkonów. Z mojego balkonu nie widać tego, co zazwyczaj kojarzymy z Krakowem. Nie widać Rynku Głównego, nie widać Kazimierza, nie widać Nowej Huty. Widać za to mnóstwo zieleni. To, co się wokół mnie znajduje, to Las Wolski. Natomiast to, co znajduje się za mną, to klasztor Kamedułów. I o tym właśnie klasztorze chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć. Historia fundacji tego klasztoru wiąże się z bardzo nietuzinkową postacią, żyjącą na przełomie XVI i XVII stulecia. I wiąże się też z, powiedziałabym kolokwialnie, epicką imprezą. Zaintrygowani? No to posłuchajcie. Zakonników w to miejsce sprowadził i osadził w 1603 roku marszałek Wielki Koronny Mikołaj Wolski. Mikołaj Wolski to postać bardzo osobliwa, nawet w swoich czasach. Wychowywał się na dworze Maksymiliana, księcia Austrii. Następnie przez 10 lat przebywał na dworze cesarza Rudolfa II, zwanego bardzo często cesarzem alchemików. Rudolf II na swoim praskim dworze otaczał się rozmaitej maści czarownikami, alchemikami, astrologami, rabinami, kabalistami, w których wiedzy i zdolnościach pokładał bezgraniczną ufność. Być może znacie jeden z jego portretów, który dla siebie zamówił, na którym jest przedstawiony jako Vertumnus, rzymski bóg pór roku, wzrostu roślin i owoców. Na tym portrecie cała jego twarz jest przedstawiona za pomocą owoców i warzyw. Po 10 latach wrócił do Polski. Był przyjacielem króla Zygmunta III, był przyjacielem wielu uczonych, także alchemików. Zajmował się sam zgłębianiem czarnej magii, transmutacją metali, wywoływaniem duchów. Razem z Michałem Sędziwojem, znanym w ówczesnej Europie alchemikiem, parał się sztuką czarnoksięską, osiągając w niej ponoć znakomite rezultaty. No i co z tej przyjaźni z królem Zygmuntem III wyszło i z ich eksperymentów alchemicznych? Żeby się tego dowiedzieć, musicie koniecznie dołączyć do naszej wycieczki po Starym Mieście, wejść z nami na Wawel. Tam opowiemy Wam tą historię. Tak więc Mikołaj Wolski prowadził życie dość burzliwe, interesujące. No i w pewnym momencie swojego życia dopuścił się oszustwa. Mianowicie pobierał dochody z dóbr kościelnych, do których nie miał praw. Pewnego razu Zygmunt III Waza wysłał go do Rzymu. I tam jako poseł Mikołaj Wolski miał możliwość spotkania się z papieżem Klemensem VIII. No i podczas tego spotkania wyznał papieżowi, że oszukiwał Kościół, że okradał Kościół. I papież jako pokutę nakazał mu ufundowanie w Polsce klasztoru. No i wybór Mikołaja Wolskiego padł na białych ojców Kamedułów. Kameduli po przybyciu do Krakowa wybrali sobie Górę Bielańską, która należała wówczas do kasztelana wojnickiego Sebastiana Lubomirskiego. Sebastian Lubomirski, właściciel góry, nie chciał jej sprzedać. No więc koniec końców Mikołaj Wolski uciekł się do Fortelu. Fortelu, który wymyślił wspólnie z Anną z Branickich Lubomirską, żoną Sebastiana. Mikołaj Wolski wyprawił wielką ucztę, naspraszał na tą ucztę najznamienitszych gości, w tym oczywiście państwa lubomirskich. No i jak goście pojedli, popili, byli już w doskonałych nastrojach, Mikołaj Wolski wstał i zaczął się żalić i zaczął się zwierzać ze swoich problemów. Opowiedział gościom, jak to ma ten piękny zamiar wystawienia kamedułom klasztoru i oni zażyczyli sobie, żeby ten klasztor znalazł się na tej górze, która jest za nami, ale Sebastian Lubomirski nie chce tej góry sprzedać. No i Mikołaj Wolski taki ma problem. Wszyscy zebrani oczywiście zaczęli naciskać na Sebastiana Lubomirskiego, żeby jednak tę górę odsprzedał, żeby się na to zdecydował. Chcąc, nie chcąc, Lubomirski zgodził się na to. Natychmiast podsunięto mu akt darowizny,
który podpisał pod presją całego stołu. No i tak, wbrew swojej woli, stał się współfundatorem klasztoru. Mikołaj Wolski natomiast w podzięce za ten dar zdecydował się sprezentować Lubomirskiemu całą srebrną zastawę, na której biesiadowano. No i właśnie od tego upominku nazywamy dzisiaj tę górę Srebrną Górą. Mikołaj Wolski nie doczekał końca budowy klasztoru, zmarł w wieku 77 lat i zgodnie ze swoją wolą, zgodnie ze swoim testamentem spisanym na 2 dni przed śmiercią, został pochowany w klasztorze. Został pochowany tuż przy wejściu do klasztoru, tak jak sobie życzył. I to życzenie było podyktowane tym, by każdy wchodzący do kościoła deptał jego grzeszne szczątki. I zgodnie też z jego życzeniem na nagrobku nie jest wymienione jego imię i nazwisko. Znajduje się tam tylko łacińska sentencja mówiąca o strachu przed potępieniem, strachu przed sądem ostatecznym. I zgodnie ze swoim życzeniem również Mikołaj Wolski został pochowany w białym kamedulskim habicie. I właśnie od tych habitów bierze się nazwa całego tego terenu, czyli Bielany. Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Matki Boskiej z białego, lśniącego, połyskującego w słońcu wapienia i erem kamedułów zbudowano w latach 1609-1630. W 1642 roku kościół został konsekrowany. Zespół klasztorny otoczony jest kilkuhektarowym lasem, w którym są wiszące ogrody, alejki, miejsca do kontemplacji. Zaplanowano go tak, by panowała w nim harmonia zabudowy przesiąknięta pięknem natury. I cały ten teren ogrodzony jest wielokilometrowym murem. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie tej historii. Teraz za każdym razem, jak będziecie wjeżdżali do Krakowa od zachodu, jak będziecie jechali tutaj od strony Wrocławia, Katowic czy Balic, będziecie mijać Górę Bielańską i będziecie już znać jej historię. Dziękuję Wam za dołączenie do tego balkonowego oprowadzania. Mam też nadzieję, że już bardzo, bardzo niedługo będziemy mogli się spotkać z Wami na żywo i będziemy mogli oprowadzać Was po naszych miastach. Nie możemy się już tego doczekać. No i zapraszamy, żebyście dołączyli do naszych żółtych parasoli, żebyście dołączyli do Walkative. Być może wybierzemy się kiedyś razem na Bielany, do Lasku Wolskiego i w pobliże klasztoru Kamedułów.